Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i zabieram Was ze sobą na przygotowania do otwarcia mojego studia pilates. Zobaczcie, z tyłu mam masę różnych chemii do sprzątania i tak dalej, innych rzeczy, ale tak naprawdę do sprzątania to będzie pewnie w niedzielę, bo w ogóle tak, mamy czwartek, zostały nam 4 dni do otwarcia studia, w poniedziałek godzina 8:30 dziewczyny przychodzą, więc słuchajcie, no nie zostało wiele czasu, jeszcze nie przyszła mi lada recepcyjna, mam nadzieję, że dzisiaj przyjdzie, wczoraj ją wysłali, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie. Jakieś krzesła, coś tam jeszcze nie podchodziło, jakieś takie pierdołki, więc mam nadzieję, że to wszystko dojdzie. Przesunęła mi się też dostawa luster, bo miały być we wtorek, później miały być dzisiaj, a koniec końców mam nadzieję, że będą jutro. Jutro już muszą być, bo jak nie, to ja muszę jakieś auto sama szukać i po prostu jechać po to lustra, bo wiem, że one są gotowe, tylko po prostu jakby jest problem z transportem. A to są, wiecie, ogromne lustra. To są takie lustra na 10 metrów. Chyba 4 sztuki, ale ogólnie będą 10 metrów będą zakrywać, więc no bardzo dużo. I co? No i po prostu działamy z przygotowaniami. Jeszcze dużo prac przed nami. Wczoraj miałam taki w ogóle rano spadek energii, jak tam zajechałam. Mówię, Boże, ile tu jest jeszcze rzeczy do zrobienia. Jeszcze to, jeszcze ten bałagan. W ogóle, o, masakra! No ale wczoraj już złożyliśmy meble wszystkie, które mieliśmy. I tak naprawdę no poszło to trochę do przodu. Dzisiaj mamy dużo rzeczy do zrobienia. Nie dość, że tam jest dużo prac, to jeszcze w międzyczasie właśnie jakieś paczki będą przychodzić, więc muszę być na łączach. Mam nadzieję, że będą kurierzy dzwonić, bo jak nie, to nikogo w domu nie zostaną dzisiaj. Chociaż Dominik jest przeziębiony i on teoretycznie mógłby to odebrać, ale nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy po prostu jak to będzie. W każdym razie masa roboty, masa zakupów. Dobrze, że mam babcię, która zajmuje się Kostkiem, bo Kostek jeszcze nie wrócił do przedszkola, myślę, że wróci w poniedziałek. No i tak, zabieram Was ze sobą po prostu na tą przygodę. Mam nadzieję, że będzie dobrze i wyrobimy się do poniedziałku, aby trzymajcie, słuchajcie, kciuki za mnie. Śmiechu, jak Wam opowiem, co właśnie zrobiłam. Byłam odebrać klucze, bo dorobiłam klucze. Byłam odebrać klucze. Czekajcie, co jest grane? Ja pierdziu. Byłam odebrać klucze i podchodzę do auta, klikam tym kluczem, nic się nie otwiera, próbuję otworzyć z kluczyka, mówię, może się rozładowała bateria w pilocie, nic się nie otwiera, mówię, Boże Święty, co jest grane, no i stoję przy tym aucie, stoję i nie wiem, czemu nie mogę wejść, no jak tak patrzę do środka, mówię, kurde, przecież ja miałam zakupy w samochodzie, rozglądam się po parkingu, a stało identyczne auto jak moje i próbowałam po prostu do niego wejść, no, włamać się. Jakby ktoś, jakiś właściciel tego auta podszedł, to by miał niezłego zonga. No, ale można się pomylić, no, takie samo identyczne, tylko rejestracja inna, no, więc, no co, no, normalna sprawa. A już zaczęłam panikować, że po prostu, że mi się popsuło, że teraz nie wejdę do auta. A to było chyba najgorsze, co może się przytrafić, bo jakby nie było, no to auto jest mi teraz mega potrzebne. Jadę właśnie do Mrówki ogarnąć te folie na szyby, ale już wiem, że wyjdzie mnie to bardzo drogo niestety. No, kiszka. Nagrywam dzisiaj vloga, ale oczywiście jestem taka zabiegana, zalatana, że zapominam. Słuchajcie, byłam pod Mrówką, jednak się... Działa czy nie działa? Działa. Jednak się okazało, że Mrówka jest zamknięta, otwarcie jest dopiero w sobotę, więc z powrotem wróciłam do Brico Marché, zrobiłam zakupy, później w Pepco, później w Action, później w Jisku. W ogóle u nas super, bo jest otwarcie nowego Jiska, znaczy Jisk jest w starym miejscu, ale był remont i jest na nowo otwarcie i jest minus 30 na wszystko, więc kupiłam sobie tam jeszcze stolik, kupiłam sobie jeszcze na wszystko? Taką małą komodę, minus 30%, no. To kupuję łóżko piętrowe. A co ty jednak chcesz mieć Jednak może tak.
No nie wiem. No jak jest 30% minus, to... No to się zdecyduj, czy chcesz być pokój z kostki. Pewnie na rok może by Ci pasowała, a później już nie. Dobra, nieważne. Przyjechałam teraz na szybko do domu, bo przyjechała jedna paczka, drugiej jeszcze nie ma, ale może się jakoś dogadał z kurierem. No i Franek przyszedł do domu, więc czekam, gotuję mu makaron, żeby sobie zjadł spaghetti od wczoraj, bo spaghetti zostało makaronu za mało. Zje sobie i jedzie na angielski, a ja jadę na firmę. W razie co, to ja umiem, tylko że mama boi się, że się oparzy. No, trochę tak. I jadę na firmę i działamy tam dalej. Dzisiaj szron kleimy do okien. Muszę się ogarnąć, słuchajcie, z zakupami, bo dzisiaj to już wydałam tyle pieniędzy, że głowa mała. Naprawdę. No, a jeszcze dużo wydatków przede mną. Nie wiem, jak to ogarniemy. Chyba trzeci albo czwarty kurs. Zobaczcie, jak jestem zapakowana. I w bagażniku jeszcze jedna paczka, no nie? No, więc tak to mnie wygląda. Idę po pizzę, żeby zanieść moim pomocnikom. A, czerwony nos. Boże, jaki mam czerwony nos. Żeby zanieść pomocnikom, no bo głodnie nie mogę pracować, co nie? Robię kurs chyba dzisiaj 10 raz po ISKU, po PEPCO i po ACTION i po KIKU i porównując te wszystkie sklepy, oprócz tego, że ISK ma dzisiaj minus 130 i zrobiłam tam duże zakupy, naprawdę duże, to najtańszy jest ACTION. Najtańszy jest ACTION, w drugiej kolejności PEPCO, później KIK i ISK, bym powiedziała, że na równi. Za taki sam stolik, tylko że nie mogłam go kupić, bo niestety była ostatnia sztuka, która była wadliwa w ACTION. Zapłaciłabym 45 zł, a za identyczny stolik w KIKu wołają sobie 120 zł, więc hit. Słuchajcie, hit. No i nawet nie mam jak nagrywać, bo cały czas kursuję samochodem. Teraz jestem w rozjazdach, robię zakupy i powiem wam, że już jestem dzisiaj tak tym zmęczona, że głowa mała. Mamy godzinę 18. Franek jest w domu, odrabia lekcje, Kostek jest u babci, a ja jeżdżę w tym z powrotem. No, masakra. Wam mogę, kochani, powiedzieć dzisiaj cały film z auta. A to dlatego, że właśnie podjechałam pod dom, mamy godzinę chyba w 11:30, coś takiego i idę właśnie do domu. Jestem totalnie padnięta. Masa pracy jeszcze przed nami. Naprawdę masa. No chociaż dużo też zrobione, ale jutro to będzie taki bardzo decydujący dzień, bo przyjdą lustra. Pewnie cały dzień będą chłopcy kleić lustra. W sobotę musimy zamontować zasłony. W niedzielę posprzątać, a w poniedziałek ruszyć. A, jeszcze przyjdzie biurko, jeszcze trzeba skręcić biurko. No. Ladę recepcyjną, znaczy się. No, ale ja to w skrócie biurko mówię. Więc naprawdę pracy jest jeszcze dużo. Miałam nawet dzisiaj przed wyjściem jeszcze nagrać, jak to wszystko mniej więcej wygląda na ten stan rzeczy, ale może jutro rano to zrobię, bo już dzisiaj po prostu nie miałam siły. Naprawdę, dom jest tak zaniedbany. No, ale to jest taki etap przejściowy. No, teraz ciśniemy po prostu w Pilates, w moje studio i no i jedziemy z tym. I tak jak mówię, moje studio, to aż nie mogę w to uwierzyć. Dzień dobry, kochani, witam w kolejnym dniu niekończącego się remontu, ale słuchajcie, jesteśmy bliżej niż dalej. Już naprawdę zostało niewiele. Dzisiaj będziemy przyklejać lustra, montować zasłony, więc myślę, a przynajmniej myślę, mam taką nadzieję, że dzisiaj skończymy. Czy się uda? Czy się uda? Zobaczymy! Właśnie stoję pod Brico, marszę chyba 10 raz w tym tygodniu. Jeszcze muszę do Actiona jeszcze raz jechać, więc no, jest trochę.
roboty. Jeszcze, ale już niedługo. Mamy sobotę, jeszcze jutro przeznaczam dzień na sprzątanie tam w studiu. No i w poniedziałek od rana ruszamy. A ja znów, zobaczcie, jak jadę. Po prostu moje auto totalnie nie nadaje się do przewozów takich wielkich rzeczy, no ale jakoś sobie trzeba radzić. No w końcu, słuchajcie, przyszedł czas, że nagrywam się dla Was. Miałam nagrywać, jak tutaj sprzątałam. Miałam nagrywać, jak dzisiaj od rana, cały ten stres i przygotowania do pierwszych zajęć. A teraz, słuchajcie, jestem już po pierwszych zajęciach. Poniedziałek, godzina 10:00. Właśnie skończyłam. Jestem po pierwszych zajęciach. Dopisało 9 dziewczyn, z czego bardzo się cieszę. Dzwoni do mnie jakiś numer telefonu, muszę odebrać. Dzwoniła pani od lekarza, bo jutro idę do lekarza. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, ale jest różowy październik, więc warto byłoby się zbadać, zrobić łyski piersi, ale ja też idę do dermatologa zbadać wszystkie swoje pieprzyki i znamiona, więc tak to wygląda. Bardzo się cieszę, jesteśmy po pierwszych zajęciach, było naprawdę super. Dzisiaj jeszcze 2 godziny przede mną po południu, a teraz co? Posprzątam tutaj. Posprzątam maty, no i widzimy się tu po południu. No. Tyle, ile dobrego mnie spotkało tutaj, to jest niesamowite. Mam tutaj cudowne dziewczyny, dziękuję Wam serdecznie, bo aż mi serce rośnie i się wzruszam za to, że tutaj ze mną jesteście, że tak doceniacie, że stworzyłam to miejsce. Bardzo się cieszę, dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo mocno za wszystkie upominki, których się totalnie nie spodziewałam. Jest to niezwykle miły gest. Dzisiaj, słuchajcie, mamy środę. I jutro jest ostatni pilatesowy dzień w tygodniu, piątek mam już wolne. A dzisiaj jeszcze tutaj pozamiatam, umyję podłogę i uciekam do domu. Ogólnie jeśli chodzi o tego vloga, to miałam ponagrywać więcej, ale przez napływ obowiązków tego wszystkiego naprawdę nie miałam kiedy. Więc myślę, że wrócę do normalnych vlogów, jak już troszkę się to wszystko unormuje. No i mam nadzieję, że taki film z otwarcia studia, z ruszenia z tym wszystkim też Wam się spodoba. Zrobiłam Wam kilka małych przebitek, jak to wszystko wygląda. No i zaczynam ten nowy rozdział w swoim nowym miejscu, w swojej nowej pracy, którą kocham i którą stworzyłam przede wszystkim dla Was, ale dla siebie również. Sprawia mi to niezwykle dużo radości, szczęścia i cieszę się, że tak to wszystko udało się połączyć, wszystkie kropki, możemy się tutaj spotykać. No nic, słuchajcie, nagadałabym się jeszcze więcej, ale jest już późno. Franek właśnie dzwonił, czy zrobić mi kolację, więc muszę tutaj szybko posprzątać i uciekam.